Hej, kochani, dzisiaj będziemy ozdabiać stajnię na Halloween. Tutaj możecie zobaczyć, ile pajęczyn zakupiłam i niektóre z nich będą po prostu na sprzedaż dla Was. Nie wiem, ile zestawów uda mi się zrobić, ale będzie to mniej więcej zestaw taki. Jedna pajęczynka, jedna taka dyńka i załóżmy, nie wiem, 2-3 pajączki. I może jeszcze takie nietoperki. Powiem Wam szczerze, że jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało cenowo. Więc wszystkie zestawy pojawią się jutro na moim Vinted. Więc pamiętajcie, czytajcie najpierw opis, potem do mnie piszcie, jakie zestawy byście chcieli, żebyście nie kupowali od razu tego zestawu, który jest wystawiony na Vinted, bo pewnie będzie to kilka w jednym ogłoszeniu. I gdy Wy po prostu się zdecydujecie na jeden, to po prostu piszecie do mnie, który zestaw chcecie, ja wystawiam inną ofertę i Wy ją wtedy kupujecie. Więc do mojej stajni mam takie światełka, duszki, takie i takie światełka dynie. Nie mam do nich baterii, więc dzisiaj je dopiero kupię, więc efekt taki mroczny już po zmroku stajni ze światełkami i tak dalej zobaczycie jutro, czyli w niedzielę na moim Instagramie, na YouTubie, na TikToku, bo wrzucę po prostu taką rolkę, jak ozdobiłam moją stajnię. Kupiłam sobie takie dynki w Pepco, więc zaraz będziemy ozdabiać moją stajnię. O, i mam jeszcze taki zestaw takich dyniek ładnych. To jeden zestaw też będzie na sprzedaż, bo kupiłam dwa. Mam takie brokatowe nietoperki do powieszenia, więc zaraz przeciągnę po prostu tą taką tasiemką i zaraz Wam wszystko pokażę, jak to będzie wyglądało, ale są przepiękne, zobaczcie, jak błyszczą pięknie. Już przewiesiłam te nietoperki na taki sznureczek, który był w zestawie i teraz gdzieś je powieszę na mojej stajni. Rozwinęłam te dyńki i powiem Wam, one są tak ogromne, zobaczcie, jakie są wielkie. Więc teraz nie jestem pewna, co gdzie mam zawiesić, bo chciałabym bardzo te nietoperki i nie wiem, czy te nietoperki nie zawieszę gdzieś tu, odtąd, dotąd, tak tutaj u góry, nie? Przyczepiłam już te nietoperze, no i wyglądają naprawdę świetnie. Zobaczcie, no teraz nie wiem, co z tymi dyniami, czy mam je zostawić, czy nie? Na razie zostawiam te dynie jak są, nie wiem, co z nimi zrobię, więc wyciągam teraz pajęczynkę. W tych pajęczynkach macie zawsze takie, o widzicie, dwa pajączki. Zobaczycie teraz tą pajęczynkę, to pomyślicie, o kurczę, chyba coś z nią jest nie tak. Ale spokojnie, uwierzcie mi, ta pajęczyna starczy Wam na bardzo dużo, po prostu do ozdabiania. Ta pajęczyna jest po prostu ogromna. Wyciągam sobie te dwa pajączki, kładę je tutaj na razie. No i zaczynamy. Staramy się to rozłożyć najpierw, tak na części pierwsze, że tak to określę. O, i widzicie, musicie tak po prostu pociągać i to wtedy daje najlepszy efekt. Te pająki się tu poprzyczepiały. Więc rozciągamy, no i teraz Wam pokażę, jak to nakładam. Więc oderwałam sobie taki kawałek po prostu tej pajęczynki, no i rozciągam go w dłoniach. Widzicie, to się pięknie rozciąga. Naprawdę fajny efekt, no i tutaj sobie to zawieszę. Im bardziej to rozciągniecie, tym będzie ładniejszy i bardziej taki naturalny efekt. Widzicie, jak prawdziwa po prostu pajęczyna. Więc to wszystko zależy od Was. Jak to wszystko, wiecie, ponaciągacie. O, zobaczcie, z jakiego takiego małego kawałka jest tak dużo pajęczyny, że naprawdę. Tutaj sobie ponaciągam. O, jak widzicie, Walaks też już jest w pajęczynach, ale to zobaczycie na moich rolkach i reelsach, oczywiście na YouTubie, z przebrań koni, bo Walaks też był kolejny raz przebrany. Możecie zgadywać, za kogo był przebrany. Także, o, jak widzicie, tu rozciągam sobie to. O, i tak to wygląda, ja to jeszcze bardziej tutaj ponaciągam. Pamiętajcie, bardzo mocno to naciągajcie, bo to się fajnie rozciąga i wtedy wygląda po prostu, o, jeszcze lepiej, zobaczcie. I zobaczcie, takim malutkim kawałeczkiem pajęczyny, zobaczcie, ile zdążyłam po prostu jakby obłożyć tą pajęczyną. Także to jest naprawdę mega wydajne i ja mogłabym to jeszcze bardziej po prostu porozciągać, więc to by jeszcze więcej miejsca zajęło. Teraz ściągnę te kantarki i tam również zawieszę troszkę pajęczynki. Więc nakładam znowu jakiś taki kawałek pajęczynki. Tylko właśnie nie wiem, jak go tutaj zawiesić. Ten
ten sposób. Wiecie, to jest ta totalna dowolność. Musicie to po prostu poczuć. I ja sobie to, o wiecie, spadło mi, ale ja sobie to wszystko rozłożę jeszcze na tą stronę. Także zaraz do was wracam. No i zobaczcie, takie dwa malutkie kawałki wystarczy mi tak naprawdę, żeby fajnie już udekorować moją stajnię. Więcej chyba nie będę tego dodawać. Myślę, że taki efekt wystarczy, a wy co myślicie, możecie mi napisać w komentarzu. Ja myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Pokażę wam jeszcze z kilku innych perspektyw. No myślę, że mega. Więc teraz oddaję kilka pajączków. Powiem wam, że nie wiem, jak to będzie się ściągało. Mam nadzieję, że fajnie i dobrze, że nie będę miała z tym problemu. Ale no, zobaczymy w trakcie. Dodam jeszcze kilka innych pajączków w różnych miejscach, żeby wyglądało fajniej. Mam nadzieję, że w tej pajęczynie nie zalegną mi się prawdziwe pajączki, bo nie ukrywam, trochę się ich boję. No ale no, patrzcie co, to moja mama mi pomoże je ogarnąć. Także przyczepiam tu kilka, jak widzicie, Walax też ma kilka pajączków na sobie. No i myślę, że efekt już jest naprawdę fajny. I dodaję jeszcze tutaj pajączki do tych jakby liści, koło tych liści. Myślę, że mega fajnie wyglądają. A wy co myślicie? Ozdobilibyście tak swoją stajnię? O. Myślę, że tyle pajączków wystarczy. Myślę, że to jest już odpowiedni efekt. No i myślę, że super wygląda. Dobra, więc teraz wzięłam sobie te światełka i powieszę je raczej gdzieś tutaj u góry, no bo tutaj jest już zbyt pomarańczowo tutaj na dole, więc powieszę je gdzieś tutaj. Zaraz wam pokażę. Tak to aktualnie wygląda. Jak kupię baterię, to wtedy wam pokażę jakby efekt, tak jak już wcześniej mówiłam, na rolce. Myślę, że dzisiaj kupię te baterie. Zapomniałam kupić takich haczyków do przyklejania do ściany, więc przykleiłam to na taką specjalną gumę, że tak to określę. Na razie się trzyma, ale jeśli mi się uda, to kupię właśnie takie haczyki mini, więc będzie jeszcze lepiej to wyglądało. Ale myślę, że no super jest, super. Jeszcze te nietoperki, no mega. I teraz przywieszę te światełka duszki tutaj na dole już. Dobra, powiesiłam już duszki, no i wyglądają mega, mega uroczo. Mam nadzieję, że nie spalą mi domu, ale raczej nie, no bo są na baterii, więc raczej ten, wiecie, ten prąd nie będzie taki mocny. I taka ciekawostka o mnie, jak byłam mała, to po prostu chciałam ozdobić świątecznymi światełkami komodę. Światełka były podłączone do prądu i jedna jakby z tych takich ozdóbek odpadła i ja po prostu dotknęłam. I ten prąd tak bardzo mnie pokopał, że od tamtej pory mam po prostu taki uraz i boję się takich światełek różnego rodzaju. Te są niby na baterie, więc jak już by mnie pokopało, to nie tak mocno, ale jednak cały czas zostało mi to w głowie i boję się takich światełek. Tak stwierdziłam, że chyba nie będę zatrzymać tych dyni. Są bardzo ładne, bardzo mi się one podobają, ale no aktualnie teraz nie pasują mi tutaj. Więc będą po prostu dwa takie zestawy takich dyni świątecznych. Więc jakby ktoś chciał, no to fajnie. Ale pokażę wam jeszcze, jak to po prostu zmniejszyć, bo to teraz się rozciągło. Macie tu taką niteczkę. Wybaczcie w ogóle za moje paznokcie. W tym tygodniu dopiero idę, w niedzielę, czyli jutro idę dopiero na paznokcie, bo odwołałam je, ale to nieważne. Więc będę miała takie mega halloweenowe, ale no to zobaczycie pewnie na Instagramie. Ktoś tam wyczai i napisze mi. Dobra, więc pociągamy ten sznureczek. Coś takiego robimy. Za jeden, o, ciągniemy. Zobaczcie, są dwa sznureczki i tylko za jeden się ciągnie. I zobaczcie, co się dzieje. A wam to pokażę. I gotowe mamy całe po prostu zrobione. Całe mamy gotowe i złożone. No i zobaczcie, wszystko jest ładnie złożone, takie jak było. To oczywiście jest papier, więc to troszeczkę się wygięło, ale... No i gotowe. Nic prostszego. Wystarczyło pociągnąć za jeden sznureczek i się złożyło całe. Bardzo ładne. I teraz zaczynamy jeszcze dodatkowe zdobienie. Takie dyńki, które już wcześniej wam pokazałam. Mega urocze. Tutaj o może dwie, albo może trzy od razu tu postawię. Tak koło siebie. Co myślicie o tym? Myślicie, że spoko? Fajnie to wygląda. Ustawiłabym je o tak na sobie, ale nie wiem, czy będą się trzymać. Ale może je skleję. Poczekajcie. Przykleiłam taką, widzicie, taką gumą. To nie będzie się jakoś mega super trzymało, ale będzie się trzymało na tyle, że nie upadnie. O, i zobaczcie, jaka ładna ozdóbka. Pyk! O nie, będzie się wywracało. Muszę pokminić bardziej.
Dobra, udało się. W miarę to stoi i w miarę wygląda. Zobaczymy, czy nie odpadnie. Ale no trudno, myślę, że fajnie wygląda. I teraz czas na takie nietoperki. One są z plastiku. Również też będą do zgarnięcia w tych zestawach. Mam tutaj taką klejącą jakby gąbeczkę. Nie wiem, jak to określić. Przyklejam. Op, i gotowe. Później będę musiała jeszcze odkleić to, żeby przykleić załóżmy do ściany i tak dalej, nie? O, zobaczcie, możecie sobie zginąć dowolnie. Takie właśnie nietoperki Maros aktualnie. Wszystkie nietoperki mam już gotowe, więc teraz zacznę je przyklejać. Więc przyklejam pierwszego, myślę, że tutaj. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. O kurczę, myślę, że fajnie. Nie wiem, czy go widzicie. Mam nadzieję, że tak. Przez te duże nietoperki. Zobaczcie, możecie zginąć sobie skrzydła. No fajnie wygląda, fajnie. Zdobiłam całość takimi nietoperkami. Widzicie, wszędzie są tutaj. Staram się tak w miarę równo je poprzyklejać, żeby były tak wszędzie. I tak dalej. O, tutaj na dynkę przykleiłam. O, tutaj na stajni jest. Tutaj kolejny. No i myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Mam jeszcze kilka takich uroczych dyniek, więc jedna będzie dla mnie i reszta będzie dla Was. Więc może jakiemuś konikowi tutaj ją przyczepię. No i walaks sobie przyczepiłam tą dynkę. Ona ma taką dosyć krótką rączkę, ale na szczęście weszła na walaksa i całkiem słodko wygląda. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak będą wyglądać te zestawy, ale mam tutaj również takie kostki. One są totalnie białe, tylko tutaj wyglądają jakby były trochę takie żółte, ale są białe. W realu są bialutkie. Więc również będzie, nie wiem, po dwie kostki na zestaw lub po trzy, jeszcze nie wiem. Więc teraz może przyczepię jakąś kostkę mojemu konikowi. Tak, myślę, że może Rose dostanie tą kostkę z tym języczkiem. O, zobaczcie, co myślicie. Wygląda spokojnie. I może Lunie włożę taką większą kostkę do pyska. O nie, moje dynki spadły. Muszę je podnieść, ale zobaczcie, no mega wygląda chyba. O, jak widzicie, moje dynki się rozsypały i gdzieś są tam. Nawet ich nie widzę, powiem Wam. Widzę tylko tą jedną. No trudno. Dobra, niech tak będzie. Kiedy indziej to zmienię. Więc daję Wam jeszcze znać. Jutro pojawią się, czyli w niedzielę, pojawią się te różne zestawy halloweenowe. Czyli będzie tam pajęczynka, pajączek, jakiś taki nietoperek, kostka. Zobaczycie sami, jakie zestawy Wam porobię. O, i jeszcze taka dynka, więc naprawdę będą fajne zestawiki. Zobaczycie jutro po prostu, bo ja się muszę tam zastanowić, przeliczyć to ile, co powinno kosztować i tak dalej. No powiem Wam, że te zestawy będą kosztować tak do 40 zł maksymalnie, bo powiem Wam, że ja widziałam w Rossmanie taką, coś w stylu takiej pajęczynki za 15 zł, więc to w ogóle chore. Więc u mnie raczej będzie, nie wiem, 15 zł, to będzie zestaw pajęczynka albo jakiś pająk, coś takiego, więc tak do 40 zł będzie na pewno to kosztował. Do 40 maksymalnie, tak myślę, 3 dyszki, 15, 20, takie różne. No bo to oczywiście zależy ile rzeczy, w czym będzie, ile pająków i tak dalej. Więc obserwujcie mnie tutaj na TikToku, na Instagramie, na YouTubie. No bo na Instagramie chyba najwcześniej będę dawać znać, potem TikTok i potem YouTube. Także zastanówcie się, czy chcielibyście w ogóle takie zestawy halloweenowe, no bo myślę, że to naprawdę fajne. Jak widzicie, takie pajęczyny są mega, mega wydajne. Wystarczy jedna kawałek i zobaczcie, po prostu widzieliście przed chwilą już, jak ozdobiłam ładnie stajnie. Także jeśli ktoś zakupiłby taki zestaw ode mnie, taki halloweenowy, to bardzo proszę mnie oznaczać. Z chęcią zobaczę, jak Wy ozdobiliście swoją stajnię. Także dzięki za obejrzenie. Także nagrywam Wam jeszcze, jak dokładnie wygląda cała stajnia. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu. I efekt z zapalonymi światełkami zobaczycie jutro na moim Instagramie, na YouTubie i na TikToku oczywiście jako rolkę. Także dzięki, że oglądaliście cały ten odcinek. No i do zobaczenia już następnym razem. Także pa!